Siemandero, ja jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku znęcania się nad naszymi widzami. No, tak to właściwie wygląda. W sumie to bardziej zmuszania ich do robienia dziwnych rzeczy, bo pasuje to do tematu dzisiejszego odcinka, ponieważ zaproszę dzisiaj 10 losowych osób z naszego Discorda, do którego linka macie w opisie, i poproszę ich, aby zbudowali najdziwniejszy domek, jaki tylko potrafią. Tu mają pola już do budowy, co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia. Ojejku, tu jest jeszcze dziura, trzeba to szybko naprawić. To ja naprawiam tą dziurę, a wy zostawcie łapeczkę w górę, bo inaczej, wiecie, inaczej się rozpocznie film. Także zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ dobijamy do 100 tysięcy, brakuje bardzo niewiele. Wbijajcie na mój prywatny kanał, macie do niego linka w opisie, a my startujemy. Okej, jestem na Discordzie, wchodzę na kanał publiczny, no i standardowo piszę piękną wiadomość. 10 pierwszych osób, które wbije na kanał, wbijaj na odcinek, bierze udział w odcineczku, więc wysyłamy! Czy ktokolwiek wbije, czy będę tu siedział tak sam, trochę smutno w sumie, ale no dobra, liczę na dobrych ludzi, że wbiją zaraz. Mamy pierwsze dwie osoby, jest Zouza i Pascal, dzień dobry! No witam. W końcu zajęło nam to mniej czasu niż ostatnio i po 2 minutach mamy całą ekipę, dzień dobry państwu! Witam. Te emocje przy przywitaniu są zawsze takie wielkie, że po prostu oho! A najlepsze jest to, że oni jeszcze nie wiedzą, jaki jest temat, także zaraz ich zaskoczymy. Dobra, więc posłuchajcie. Tematem jest najdziwniejszy domek, jaki tylko potraficie zbudować. Co wy na to? Uwielbiam ich reakcję. Dobra, szczerze mówiąc, tak jak boję się tego odcinka, nie bałem się żadnego, więc no startujemy, no kurde, wpisujemy battle start i dajemy im w sumie 20 minut, mam nadzieję, że wystarczy, więc proszę bardzo, 3, 2, 1, hop, wystartowaliśmy, 20 minut do końca, budujemy najdziwniejsze domki, jakie tylko się da w Minecrafcie, o kurde. No to się nie zaczyna jako dziwny domek, to właściwie póki co wygląda, jakby pan Wiśnia budował sobie normalny domek, no ale no dobra, tutaj się zaczynają już jakieś dziwne rzeczy tworzyć, tak samo jak tutaj, jakiś wielki kwiat. Okej, widzę, że mamy powtórkę z ostatniego odcinka z wielkim kwiatem chyba. Swoją drogą, jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, w którym nasi widzowie, właściwie 10 losowych osób, no właściwie nasi widzowie, budowali domy swoich marzeń, to wbijajcie konieczki, macie go teraz w prawym górnym rogu ekranu. Co to jest? Czemu to jest domek z piecyków i grzybów? Okej, no tego się nie spodziewałem, tak szczerze mówiąc. Kubikson, widzę, że leci na porządnie. To będzie bardzo dziwny domek, już teraz to widzę, zdecydowanie. Tak samo jak to coś, dosłownie w 2 minuty stało się jakąś wielką, dziwną, magiczną, a czym w sumie, spiralą? To wygląda jak Dena. Ja nie mam pytań, serio, to miał być najdziwniejszy odcinek i to chyba będzie najdziwniejszy odcinek. Tu powstaje wielki traktor, tu powstają jakieś schody, tutaj w ogóle jakieś tęczowe ściany. No nie, no epicko. Swoją drogą rozwala mnie to, jak Black King szybko buduje. Spójrzcie na to. On zbudował już normalnie budowlę wielkości 100 kratek w górę, a obok jest taki pan Wiśnia, który postawił zaledwie 13 bloków. Próbuję odgadnąć, co to jest i co buduje Sprintella, ale nic mi póki co nie przychodzi do głowy. Swoją drogą, macie tutaj niki wszystkich uczestników. Jest to Black King, Dawku, Grosso, Traktor, pan Wiśnia, Pascal, Kubikson, Sprintella, Sylwionek, Wampirek i Wredna Zauza. Kilka osób się powtórzyło, ponieważ oni byli pierwsi. Swoją drogą, wiecie, jeśli jesteście na Discordzie, również macie szansę na to, żeby brać udział w naszych odcineczkach. Ej, czy mi się wydaje, czy to jest wielki grób? Tak, ona tu teraz pisze RIP, Sylwionek. Czy ty chcesz mieszkać w grobie? Nie, no nie chcę mieszkać, to ma być najdziwniejszy domek, jaki tylko się da. Więc chyba Sylwionek tutaj będzie na prowadzeniu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale Halloween już za nami, no. Czy to jest wielki Rick z serialu Rick and Morty? Na to bym w życiu nie wpadł, Wampirek. Ale ty miałeś genialny pomysł, wow. No serio, dziwny domek w sumie, żeby mieszkać w czyjejś głowie, tym bardziej postaci z kreskówki. Okej. A to chyba będzie domek do góry nogami, pan Wiśnie go tutaj buduje. Szczerze mówiąc, to była pierwsza rzecz, jaką mi wpadło do głowy, jak myślę o dziwnym domku, więc no, też spodziewałem się, że będzie. I superacko, że buduje go pan Wiśnia. Pewnie zbuduje coś ładnego tutaj. Wow, a ten prawie gotowy. Ej, Sprintella, a ty nie za szybko budujesz? Masz jeszcze czas, masz jeszcze 13 minut. W sumie spoko, tu jest wejście do domku, albo nie, to się da wejść? Nie, nie da się tędy wejść, okej? Okay? Nie, to jednak nie ma tutaj wejścia. Ale za to obok jest jakaś osada krasnoludków, którzy mieszkają w grzybach. Tak? Krasnoludki mieszkali w grzybach? Czy mi się źle wydaje? Czekajcie. Nie wiem, sprawdziłem w Google, ale nie do końca wiem. Wydaje mi się, że mieszkały w grzybach. Napiszcie mi w komentarzu. Tak sobie myślę i nie mogę wpaść. Co to będzie za domek? Tutaj akurat jest to budowane przez Wredną Zouzę i nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem domek pod wodospadem. W sumie też całkiem ciekawy pomysł. No i dziwny, pasuje do tego odcinka, tym bardziej do jego tematu. Chociaż grób, mieszkanie w grobie, wygrywa wszystko, także Sylwionek, w moim serduszku zwyciężyłaś ten odcinek, serio. Ale masz niezłą konkurencję, bo z tego, co widzę po tych innych domkach, to tak łatwo nie będziecie zwyciężyć, jeśli chodzi o widzów. Pamiętajcie, w ogóle to wy wybieracie, kto wygrał według was, kto zbudował najdziwniejszy domek.
domek, bo to wy na końcu, jak sprawdzimy wszystkie prace, napiszecie mi w komentarzach, która praca była według was najlepsza, znaczy najbardziej dziwna w sumie na tym odcinku. A teraz chyba przyszedł czas, żeby sprawdzić, co tam ciekawego jest u naszych uczestników, więc chodźmy na Discorda. Dobra, połowa czasu za wami, powiedzcie mi, jak tam wam idzie, ludziska. Dobrze. Ej, to jest chyba pierwszy odcinek, w którym mówicie, że wam dobrze idzie, a nie że źle, więc jest progres. Zostało 8 minut, te wszystkie domki już przechodzą samych siebie, bo tu mało jak już ma jakieś takie mega dziwne struktury. Tak samo jak tutaj mamy najdziwniejszy domek, jaki widziałem praktycznie. Tutaj powstaje wielki chyba Enderman. Ja naprawdę nie wiem, tutaj jest mieszkanie w traktorze. Nie, no ja nie mam słów na dzisiejszy odcinek, naprawdę, mówię to na po raz setny, ale zadziwiacie mnie, naprawdę. Mam teraz jakieś takie dziwne wrażenie, że z głowy tego Rika zaczęła wylatywać jakaś taka dziwna fioletowa substancja, jako fontanna. Może to jest Rick Fontanna i to jest jeszcze dziwniejsze niż myślałem na początku? Nie, no nie ma takiej opcji nawet. Co tu jest? Chyba pies. To jest pies, a nie Rick and Morty? Okej. To żyłem w kompletnie innym przeświadczeniu. Teraz to w sumie wygląda trochę jak kubek, bo to wygląda jak taka, jak takie uszko od kubka. Nie. Napiszcie, jakie macie skojarzenia w komentarzu, bo ja mam za dużo tych skojarzeń. U Kubiksona normalnie kolejne grzybki powstają, tutaj kolejne domki, jakieś dziwne... Głosy słyszę w tle, czy coś ktoś wybucha, czy mi się wydaje. Mam nadzieję, że nikt mnie nie chce zepsuć serwera. No, ludziska, mieliśmy być mili. Ej, już wiem, czemu to jest traktor, bo go buduje Mr. Traktor. Ale incepcja, wow! Swoją drogą ten traktor jest naprawdę piękny. Serio, podoba mi się mega, mega, mega. I nastała właśnie ostatnia minuta budowania. W sumie jak widzę, co tutaj niektórzy potrafią zbudować przez 20 minut, to jestem pod ogromnym wrażeniem. I nie żartuję, to co Black King tutaj zrobił przez 20 minut, to ja nie wiem, czy ja bym w pół dnia zdążył. Ogólnie w tym odcinku tych 10 widzów serio dosyć dużo zbudowało, więc no, podoba mi się to. Nawet nie musimy pierwszy raz przedłużać czasu. Dobra, epicko. No i odliczamy ostatnie 5 sekund budowania, także uwaga! 5, 4, 3, 2, 1, koniec! No to co no, lecimy z ocenianiem. Zaczniemy sobie może w takim razie, tym razem od tamtej strony, albo od tej strony, przy grzybkach jesteśmy, więc zaczniemy sobie od pięknych grzybków zrobionych przez Kubiksona. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze marzyłem, żeby mieszkać w osadzie z grzybów, wielkich, ogromnych grzybów. Co to za bloki w ogóle? Czekajcie, co to jest za blok? Blok struktur? Pierwszy raz w życiu widzę ten blok na oczy. Co się z nim robi? Nazwa niestandardowa? Dobra, nie mam pojęcia. Skąd on to w ogóle wziął? Czy to jest w ogóle w ekwipunku? Czekajcie, blok. No skąd on to wyczasnął? Co ty zrobił? Jak ty to? Kurde. No dobra, w takim razie oficjalnie mamy tutaj Kubiksona, który ewidentnie był na grzybkach, bo wyczasnął jakieś mega dziwne bloki w Minecrafcie. Nie jesteśmy na żadnych modach, więc to są normalne bloki, które można zdobyć w Minecrafcie. No dobra, ale czas chyba wejść do środka tego domku, tylko spojrzę sobie od zewnątrz, co tutaj jeszcze mamy. No i wchodzimy tymi pięknymi drzwiami do... Ło, nawet nie ma drzwi, ale za to są furtki. W środku jest lampion i łóżko fioletowe. No, jeśli chodzi o ozdobę domku, to wydaje mi się, że jest pięknie. Tak samo jak ogólnie cały domek jest piękny. Serio, mega mi się podoba. Swoją drogą tak samo podoba mi się domek, który zbudowała Sprintella. Również jest mega nietypowy. Szczerze mówiąc, ja tutaj widzę jakąś postać. Spójrzcie, tu jest oko, tu jest drugie oko, to jest nos, to są usta, a to są włosy. Tylko mi to przypomina chyba to, nie mam pojęcia. No dobra, od tyłu tu widzę, mamy jeszcze kolejny domek, jakieś drzewka, no i ogrodek. Tu jest wejście, czy tam jest wejście? Czekajcie, tu tam chyba było wejście, co nie? Więc wchodzimy sobie tędy. Są trzy, tu jest jakieś TNT czy coś? Ej, czekajcie. Już myślałem, żeby jakieś TNT tu odpaliła. Dobra, na szczęście ich tu nie ma. Wchodzimy i w środku jest chyba kompletnie nic. Tak, w środku jest po prostu korytarz o wielkości 5 kratek i nic więcej, kompletnie. Fajnie. Może coś więcej będzie w domu traktora, który już wcześniej widzieliśmy. Właściwie wszystkie wcześniej widzieliśmy, ale ten tutaj tak dokładnie oblecieliśmy. Jest to piękny traktor zbudowany przez traktora, bo przez kogo by innego mógłby być zbudowany traktor? Serio, jest według mnie przepiękny. Brakuje tylko jakiegoś pola, żebyś zrobił tutaj na zewnątrz, żeby on jeździł po jakimś polu albo po jakiejś drodze. Byłoby epicko. No i w środku mamy tak. Ej, wszystko co jest potrzebne tak właściwie. Ej, patrzcie, jest sypialnia z widokiem na dom do góry nogami. Jest kuchnia, jest jakiś taki mały salonik, jest co zrobić, jest wszystko co jest potrzebne do życia w Minecrafcie. Więc w sumie to jest w pełni użyteczny domek, ale mega dziwny, więc zalicza się do naszego tematu dzisiejszego. Tak samo jak wydaje mi się, że domek dawka też się zalicza. Mamy tu jakieś wielkie roboty w Franiu, ojejku. Jest Franiu, jest Staszek, to są jakieś wielkie roboty, które chronią ten domek. Pozdrawiam brata, również pozdrawiamy twojego brata. W domu jest ukryta tabliczka z przekazaniem dla widzów.
Okej. O, tu jest ta tabliczka. Subuj żelaznego i lajkuj. O, szanuję na maksa, tak. Subujcie, lajkujcie. Dokładnie, tak jak Dawku mówi. To polecam bardzo serdecznie. Do góry mamy Enchanting Table. Jeszcze wyżej mamy farmę na samej górze domku i tabliczkę. Oj, tabliczkę, jaką tabliczkę? Skrzynkę. No, ogólnie domek jest mega dziwny, więc szanuję na maksa. Serio, piękny. Następny domek jest chyba dla mnie największą niewiadomą. Jest on zbudowany przez Pascala. I no, po prostu jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że jest dziwny. To są schody. To jest ogon chyba. Nie, czekajcie. To są nogi. To jest ogon. To jest domek. Okej. Okay. Zamiast podłogi mamy tutaj tory mamy tutaj. Tutaj są jakieś pistony, które aktywują tory i możemy też się wspinać. Tutaj mamy żelazny, co tu jest napisane? Żelazny bierej. O, co to? Skrzynka. O! Zostaw suba, dzwonka, lajka. O, kolejna osoba, która dba o nasze subskrypcje. To nie wiem, co zbudowałem. No ja też nie mam pojęcia, co to jest, tak szczerze mówiąc, ale zdecydowanie dziwny domek. Na dole tu mamy jeszcze jakąś konstrukcję. A nie, w sumie to jest tylko i wyłącznie wyjście. No ale okej. Okay. Dziwny domek, to dziwny domek. No, jest spoko. Idziemy dalej. Dalej do domku wampirynki, czyli wampirka. No, i która zbudowała, myślałem na początku, że jakiegoś wielkiego Rika z tego serialu, ale jednak ewidentnie to jest coś kompletnie innego. To jest jakiś wkurzony czarodziej. Teraz to mi nic nie przypomina właściwie. Napiszcie w komentarzach, co wam to przypomina, już was prosiłem wcześniej. Mam nadzieję, że napisaliście. Choć teraz ja nawet nie mam pojęcia, bo to mi nic nie przypomina. Ale wchodzimy do środka. Chyba pies, czyli to jest jednak pies. No, no dobra, w środku są łóżeczka. Jest siedzonko ze szkieletem. Tutaj mamy nawet jakieś banery i wejście do góry. Nie, to jest po prostu wejście na drugie łóżko. No tak, no czyli wszystko, co powinno być w domku. Tylko i wyłącznie łóżko tutaj w środku jest, tak swoją drogą. Ale za to tu jest jakieś wejście do góry. Okej, okay, na daszek można sobie wejść, znaczy na te rogi dziwne. I na tych rogach możemy siedzieć przy tym stoliku. To są skrzydła jak coś. Ale czyli to są skrzydła, nie rogi. No, dobra, nie, to ja już nie mam pytań po prostu. Idziemy dalej. Dalej do tego przepickiego domku zbudowanego przez Black Kinga, z tego co wiem. Co prawda nie ma tutaj go nigdzie, gdzie on uciekł. Halo, Black Kingu. Może tutaj jest, kurde, gdzie ty jesteś, Black... O, to jest traktor. Okej, okay, co on tutaj robi? Nie mam pojęcia. Black Kingu, gdzie ty jesteś? Czemu ty uciekłeś i nie chcesz mi pokazać swojego domku? No dobra, najwidoczniej się wstydzi, ale domek jest epicki, jest dziwny, umówmy się, bo nikt by nie chciał chyba mieszkać w takim domku, ale mega mi się podoba. Spójrzcie, jest taka konstrukcja, mi się to z jakąś roślinką kojarzy, chociaż może to być jakiś gen równocześnie. Do góry mamy chmury, na tych chmurach unosi się latająca wyspa, na której mamy domek. Domek akurat jest spoko, a koło domku jest złote jajko. A, okej. Okay. W sumie tutaj na liściach też są jakieś małe domki. O, ja nie wiem, co to jest. Ale za to wiem, co to jest za domek, bo to jest domek pana wiśni i jest on do góry nogami. Szkoda, że z tego co wiem, nie zdążył zrobić żadnych mebli. No niestety, mimo wszystko, domek jest super. Jest świetnie zrobiony, jest daszek, jest pierwsze piętro, jest parter. No epicko, no domek do góry nogami. Na to też pan, też bym to zrobił chyba, tak szczerze mówiąc. I tu mamy coś bardziej nietypowego, bo to jest domek wrednej Zozy, która zbudowała teren z wodospadem. I jak widzieliśmy wcześniej, jest to domek za wodospadem. Nawet nie powiedziałbym, że to jest dziwny domek, tylko domek marzeń. Kto by nie chciał mieszkać za wodospadem, no? Nie wiem, no ja bym przynajmniej chciał. I w środku są tradycyjnie jakieś skrzyneczki, tutaj pewnie sypialnia ze znikniętym łóżkiem, co jest dziwne. Nawet drugie piętro, albo możemy sobie wejść po prostu na teren. A, dobra, możemy sobie po prostu wejść i obserwować przeciwników, jak przyjdą do nas, czy coś, sąsiadów, albo coś w tym stylu. I mój zwycięzca tego odcinka, czyli Sylwionek, która zbudowała wielki grób. Tylko powiedzcie mi, gdzie tu jest wejście do tego domku? Tu jest ten domek, nie, to jest jakieś takie... co to jest tak właściwie? To nie jest domek. Jak to nie jest domek? To miał być domek! Sylwionek, gdzie tu jest wejście do domku? No nie gadaj, że tu nie ma nawet łóżka nigdzie. Dobra, wiecie co, sam sobie zaimprowizuję. Biorę łóżko, robimy tutaj wejście, o, proszę bardzo, i musimy tutaj zrobić łóżko, więc jest łóżko, jest drugie łóżko, zróbmy sobie ścianę dookoła i już jest domek. Dobra, niech będzie. Pięknie. No i teraz możemy to liczyć jako domek, więc powiem ci, Sylwionek, jesteś moją zwycięzczynią tego odcinka z tym grobem. To jest najbardziej niespodziewana rzecz, jaką tylko mogliście wpaść. Naprawdę. Dobra, więc posłuchajcie, jeśli chodzi o te prace, napiszcie koniecznie w komentarzach, która z was była według was najdziwniejsza, no i ta osoba wygra, więc piszcie koniecznie w komentarzach. My widzimy się już w kolejnym odcinku. Wbijajcie na mojego Instagrama, wbijajcie na mój prywatny kanał, subskrybujcie, łapkujcie. Dobijamy do 100 tysięcy, nie łapek, ale subskrypcji. Do łapek może koło 1000 wbijemy. No i co? Widzimy się jutro w kolejnym odcineczku, bo odcinki są codziennie. Pa, pa!